Do mikrofonu. Witam wszystkich serdecznie. No cóż, na pewno widowisko było bardzo emocjonujące, zacięte. Cieszymy się, że zdobyłyśmy 2 punkty. Tak naprawdę zespół z Wrocławia troszeczkę nas zaskoczył wyjściowym składem. Że tak powiem, nie sądziłam, że siostra może wystąpić w roli libero, ale za to jej serdecznie gratuluję, bo naprawdę pokazała dzisiaj kawał dobrej roboty. Grały bez swojej podstawowej rozgrywający i także na pewno gratulacje za to, co dziewczyny grały. Kiedy my grałyśmy zagrywką, wrocławianki tak naprawdę nie miały przyjęcia, grały tylko skrzydłami, co im bardzo dobrze to dzisiaj wychodziło. Ale tak jak powiedziałam, był to zacięty, ciekawy pojedynek. Cieszymy się, że wygrałyśmy 2 punkty. Pozostajemy na fotelu lidera i jedziemy dalej. Thank you and congratulations for your game tonight. For us, I think it's hard to say. We knew it was going to be a very hard game, and of course, as you saw, it definitely was. Crucial times. I think we just made too many mistakes, you know, and we tried to serve tough and move them around a little bit, take certain people out of the game. And I think at times we did that, but towards the end, we just didn't press on and finish as we were planning to and hoping to. So good thing is we don't play once, we play twice and, you know, maybe even more. So there's always chance for being better and always chance for another competition. So we're just going to have to look forward for that. Dziękujemy za gratulacje. Gratuluję swojemu zespołowi na ręce Ani. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, bo zespół z Impelu jest wymagającym przeciwnikiem, grającym u siebie, przy własnej publiczności, przy pełnej sali. Trudno nam się grało. Były momenty nerwowe z jednej i z drugiej strony, ale najważniejsze jest to, że nasza drużyna wygrała, wywozimy 2 punkty. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Na pewno, jeżeli patrząc na statystykę, tutaj to rzuca się spora ilość kontrataku. Tu jest różnica. W naszym zespole było 102 kontrataki, w zespole Impelu 66 i ten procent ataku też był po naszej stronie. Myślę, że zdecydowanie mogliśmy też jeszcze lepiej pograć blokiem, tak jak Ania wspomniała. Dużo było piłek granych bez środkowych, bez udziału środkowych. Dużo było granych po skrzydłach i tutaj mogliśmy naprawdę jeszcze wiele popracować. Także cały czas mamy nad czym pracować, cieszymy się ze zwycięstwa i z tego, że powiększyliśmy przewagę i dalej jesteśmy na pierwszym miejscu. Dziękuję. Yeah, first congratulations for this team. Hard to say today. We did a couple of changes. We were forced to do one change with Frauke and her knee problem. So. I'm really proud of Magda today. The game she played, as I said, it was very well. Borgers played a great game as a libero. We are trying out things to see how we can use our players and have competition also within the squad. So they did a great job today. And like Makari said, I think we did a good job, like serving aggressive at times, but in the end we were like too weak. And in the end of the tiebreak again, 2 weak serving. So, and then their attacking is so good that it's hard to cope with it. So, but all over, I think we did a good game tonight. I think it's a good PR for volleyball. It must have been fun for the spectators to watch. So at least there's something positive there, and we hope all come back for our next home match. That would be fun and nice. So, thanks. To może najpierw do trenera gości. Czy Impel Wrocław po tym, co dzisiaj zobaczyliście, pomimo że grał bez bramki, to uważa się za najsilniejszego rywala w walce o mistrzostwo Polski, bo chyba nie ukrywacie tutaj do was. Na pewno, tak jak tutaj zostało powiedziane, nominalnie druga rozgrywająca zagrała naprawdę bardzo dobre spotkanie. I tutaj słowa uznania dla tej dziewczyny, bo w trudnym momencie, z mocnym zespołem, duże oczekiwania. Także tutaj myślę, że udźwignęła to, co od niej trener oczekiwał. Na pewno to dla nas było pierwsze spotkanie takie, w takim wymiarze setowym, dużo emocji.
przed nami kolejny jest też mecz wyjazdowy, też z trudnym przeciwnikiem w Sopocie i też chcemy się do tego spotkania dobrze przygotować i wiemy, że będzie też trudny pojedynek. Ale co, to jest najtrudniejszy? No teraz na tą chwilę trudno odpowiedzieć. Na pewno jesteśmy po pierwszej rundzie, jeszcze jest sporo grania przed nami, cała druga runda i tak wszystko się rozstrzyga w play-offach. Także tutaj jeszcze jest sporo czasu, dużo grania. Zaskoczyła Pana pozycja Marańskiej? Znaczy się podziała. Przepraszam, ale to pani Aniu, a jak i w ogóle... Przekażę siostrze, spokojnie. Powiem kim pan jest. Czy wie pan, czy zaskoczyło? No, na pewno jest taka możliwość w zespole Impelu, bo Bogusia jest dobrą przyjmującą, pokazywała to już też w ubiegłych sezonach i teraz też jak wchodzi na zmiany jako przyjmująca, atakująca, to tak samo dobrze się z tego elementu wywiązuje. Zagrała dobre spotkanie, także trener ma pole manewru i tylko się cieszyć na pewno z tego powodu, że trener ma takie możliwości. Dwa pytania do trenera Aleksandra Jacksona. Pierwsze, czy zdecydował się postawić na działanie dlatego, że spodziewał się, że siostra będzie na nią grała? Zeszło mi. Ale... I told Borges not to speak with her sister this week, so she didn't say anything, but we had to try something else. Borges is a very good serve receiver and also a very good defense player, and with Frauke out today we would have five outside hitters, and so we chose to try out now and see, and she did a great job, but I can say that Borges will not be on the libero position for the whole season. But it's nice to see that you have a player who is so good at versatile that you can put her in all positions. So it's a good thing for us. And well, it's in April, May, the final games go. So I hope that we are like can put our things together even better. And let's see that. I drugie pytanie, czy bo tu pani zwróciła uwagę i pan trener, graliście głównie skrzydłami. Czy w związku z tym, że one mają tyle wysokich zawodniczek, to Magda miała zakaz gry środkiem? Ja... We try to split them, and when they commit against our first tempo, then we have to play second tempo, and then it's we have to find the right moment to play the first tempo, and maybe she should or could have played more balls, and she could for sure have done that, but I cannot say anything wrong about her today. We will work on the first tempo. This will be for sure better, and we will start on Tuesday doing this. And of course, we would like to play more than we did today. But that's the result. I think that Magda did a very good job today. All of us. Okay, I miałem jedno pytanie, jak długo będzie prawie jedną zagrać? Czy to jest jakaś okazjonalna historia, czy tam z tym kolanem jest tak się zaczął na kilka? No, not that really bad. She just woke up on Tuesday after the match in Bielsko and had knee problems, knee pains, and it hasn't gone away. And now we have done all the precautions with the shots and stuff, and if everything goes okay, now she will start again on Tuesday. So there's nothing like big thing, but we didn't want to risk anything. And Frauke have been playing like year round now for a long, long time. She played in Dobra until the last match last season and then the national team, and have no break now over the Christmas because of the World Championship qualification. So we have to take care of her. She's not 19 anymore. So we would like to have her also at the end of the season. So we just didn't want to take the risk today. Well, you never know. I knew that we had a good team, so I knew that we could fight with everybody, and I think that match tonight was like show that we can really do that, and even
even we played a pretty decent match, there's also a lot of things that I think we can do better, and I know that we can. We will only get better throughout the season. I'd be surprised if not. And well, surprised not, but well, we are number three now, I think, then after the first round, and I think that's a pretty decent result. And I expect us to play better the last end of the league now before the playoff. Ja mam pytanie do Ani Berlińskiej. Tak, na początku chciałam Ci pogratulować nagrody MVP. Dziękuję. Pewnie zasłużenie. I chciałam się zapytać, czy dostrzegasz pewne niedokładności w dzisiejszej grze, które trzeba po prostu zniwelować przed meczem z Sopotem? Czy może po prostu spodziewałyście się tak ciężkiego pojedynku z Wrocławiem? Jak już na początku powiedziałam, spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo zacięta walka. Wrocław jest bardzo dobrym zespołem, co wskazuje samo miejsce w tabeli. W każdym bądź razie siatkówka jest grą błędów, tak? Także no niestety jest nieuniknione to, że tych błędów nie będziemy popełniać. No, taka jest ta siatkówka. Chociaż na pewno były niewymuszone błędy, nad którymi musimy po prostu popracować, zobaczyć na wideo, co robiłyśmy źle. Przed nami kolejne ciężkie spotkanie z Sopotem. Będziemy się do tego przygotowywać. Jeszcze takie jedno pytanie do Ciebie. Czy w pewnym sensie też czujesz się liderką Polic, bo wiadomo... Nie czuję się.